Witam wszystkich bardzo serdecznie z kościoła apostoła Pawła w Błatnicach. W czwartek, 24 sierpnia, Pan Bóg do każdego z nas kieruje słowo, które jest zapisane w księdze proroka Izajasza w 49 rozdziale w 3 wierszu, gdzie czytamy: Pan rzekł do mnie, jesteś moim sługą Izraelu, przez Ciebie Cię wsławię. I w księdze Dziejów Apostolskich w 10 rozdziale w 36 wierszu. Posłał Bóg synom izraelskim słowo, zwiastując dobre nowiny o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Pan Bóg obdarza nas swoim słowem. Pan Bóg kieruje do nas słowo, które jest świadectwem wiary ludzi, którzy przez Boga zostali wybrani do szczególnej służby. Słowo z księgi proroka Izajasza jest osobistym świadectwem wiary proroka, który w trudnym czasie narodu izraelskiego został powołany do służby. Został powołany do tego, aby być sługą Pana. Ktoś mógł powiedzieć, co to za zaszczyt być sługą. Izajasz ma świadomość tego, że Pan Bóg go powołuje do szczególnej służby wśród Jego ludu. Bycie sługą Pana to zaszczyt. Bycie sługą Pana to również świadomość tego, że Pan Bóg powołując obdarza również szczególnym błogosławieństwem. Jesteś moim sługą Izraelu, przez Ciebie Cię wsławia. Izajasz, przyjmując do swojego serca to słowo, później w kolejnych wierszach daje świadectwo o tym, co to znaczy być sługą Pana. Radość, świadomość ogromnej odpowiedzialności, ale również świadomość tego, że Pan będzie mu błogosławił. Słowa z Księgi Dziejów Apostolskich z kolei opisują nam historię ze spotkania Piotra i Korneliusza. Korneliusz, człowiek, który w widzeniu otrzymuje konkretne informacje od Boga, aby wysłał, aby przyprowadził do swojego domu Piotra. I Piotr, który również w widzeniu otrzymuje od Boga wiadomość, aby pójść do domu Korneliusza. Owocem tego spotkania jest radość. Radość zarówno w sercu Korneliusza, że mógł spotkać Piotra, jak również radość w sercu Piotra, który uświadamia sobie, jak szczególne są drogi Pana. Posłał Bóg synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Moi drodzy, i do nas dzisiaj Pan Bóg kieruje swoje słowo. Na początku tego dnia Pan Bóg chce nam powiedzieć, że również i my jesteśmy ważni w Jego oczach. Dzieląc się z nami tym słowem, Pan Bóg i nas chce powołać do służby, abyśmy byli Jego sługami, abyśmy mieli świadomość tego, że bycie sługą Pana, przynależenie do Bożej rodziny jest szczególnym zaszczytem, ale i powołaniem do tego, abyśmy w tym nowym dniu, który Pan Bóg nam daje, mogli dawać o nim świadectwo. Izajasz, po tym jak został powołany, czerpał radość móc mówić innym o Bogu. Piotr, po tym jak już spotkał się z Korneliuszem, uświadomił sobie, jaką szczególną łaską Pan Bóg go obdarzył. W tym dniu, który Pan Bóg dzisiaj pozwala nam przeżywać, chciejmy i my mieć w naszych sercach radość z tego, że jesteśmy przez Boga powołani. Niechaj Pan Bóg ten dzień, wszystkie nasze zadania, wszystkie nasze obowiązki raczy pobłogosławić. Życzę sobie, każdemu z nas, spokojnego, błogosławionego dnia ze świadomością tego, że Pan Bóg jest razem z nami. Amen.